Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzimy do Was z filmem, w którym udział weźmie gość specjalny, czyli Emilka. Emilka jest moją sąsiadką i pozwoliła mi wykonać na sobie takie oto uczesanie, które się prezentuje właśnie w ten sposób. Myślę, że jest to idealne uczesanie na lato, ponieważ włosy są fajnie spięte i nic tutaj na karku właśnie się nie znajduje, więc szyja się nie poci. Wbrew pozorom fryzura nie jest trudna w wykonaniu, więc jeśli jesteście zainteresowani, jak taką fryzurę wykonać, serdecznie zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Fryzurę rozpoczynamy od wydzielenia dwóch partii włosów, przedniej i tylnej. Pierwszą wydzielamy tak, że dzielimy włosy poprzecznie na mniej więcej środku głowy. Resztę włosów, tą tylną część zaczesujemy i przypinamy kremlą bądź gumką. Teraz skupiamy się na tej przedniej części, którą bardzo dobrze staramy się rozczesać. Tutaj rozczesanie włosów jest bardzo istotne. I teraz rozpoczynamy fryzurę tak jak w przypadku klasycznego warkocza, czyli wydzielamy niewielki kosmyk włosów, dzielimy go na trzy mniejsze i zaplatamy tak jak przy normalnym warkoczu. W tym momencie dobieramy włosy tylko z lewej strony. Jak widzicie, ja pomagam sobie palcem i tą wydzieloną część wplatamy w warkocz, czyli robimy taki jakby półdobierany warkocz, więc wychodzi nam taka fajna fryzurka. Możemy zakończyć tą fryzurę tutaj zaplatając tylko przednią część włosów, wtedy wyjdzie nam taka jakby opaska z włosów, ale tutaj dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką pełną fryzurę z wszystkich włosów i zaplatam sobie tutaj, jak widzicie, po kolei dobieram sobie partię włosów i w tym momencie skończyła mi się ta partia włosów przednia. Teraz przejdę do połączenia tego przedniego warkocza z częścią tylną i teraz kontynuuję również tak samo jak na początku, czyli dobieram od lewej strony partie włosów. Tutaj staracie się, aby dobierane partie były w miarę równe i gładkie, żeby nie było takich jakby schodów na włosach. Tutaj jak widzicie, raz mam mniejszą część, raz mam większą część dobieraną, więc tutaj jak Wam wygodnie. Ja w moim przypadku zbyt mocno tutaj ściskam mój warkocz, ale na samym końcu możemy go spokojnie poluzować. Tutaj za chwileczkę ostatnią partię sobie dobiorę do warkocza i teraz klasycznie zaplatam go do samego końca. I zabezpieczam oczywiście gumką. Teraz za pomocą grzebienia będę sobie tutaj zaczesywać tą gładszą część włosów, żeby pozbyć się ewentualnych schodów. W tym momencie możecie poluzować sobie nasz warkocz, żeby był taki właśnie luźniejszy. Możemy oczywiście zawinąć tutaj wystającą część tutaj naszego warkocza i tej kiteczki, przypiąć w taki koczek, wtedy fryzura będzie bardziej elegancka na takie większe wyjścia, bądź jeśli chcecie ją po prostu tak na co dzień zapiąć na samym końcu warkocza jakąś ozdobną gumkę i wtedy tutaj będzie to bardziej taka dzienna fryzura. Myślę, że jest to bardzo fajna i idealna na większe wyjścia i tak na co dzień fryzura na lato, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ten pomysł na fryzurę. Tak prezentuje się już gotowa fryzura. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Myślę, że jeszcze nie jeden raz zobaczycie Emilkę w tego typu filmach, ponieważ ostatnio specjalizuje się w czesaniu właśnie mojej sąsiadki, więc może uda nam się w najbliższym czasie nagrać jeszcze inny film właśnie z fryzurem. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!